Eutanazja w Polsce wciąż jest nielegalna i raczej nieprędko się to zmieni. Warto jednak przekonać się, co sądzą o niej mieszkańcy naszego miasta. Każdy może decydować o sobie. Jeżeli osoba, która jest chora, może zadecydować o chęci albo podjęcia decyzji o eutanazji, no to wydaje mi się, że powinniśmy uszanować jej zdanie. Formalnie i prawnie wygląda to zupełnie inaczej, natomiast moje zdanie jest takie. Z punktu widzenia etycznego jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestię tam religijną, wiadomo, że tutaj można byłoby się kłócić, prawda, ale nie każdy wierzy w to, co tam, można powiedzieć, że reszta. Natomiast jeżeli chodzi tak z punktu widzenia medycznego, jak najbardziej, jeżeli powiedzmy jestem bardzo ciężko chory, chciałbym mieć taką chęć, powiedzmy, podjęcia takiej decyzji. Człowiek nie może sam decydować o swoim życiu, bo sam go nie otrzymał od siebie, nie? Sam sobie życia nie dał i sam sobie go nie może odebrać. W bardzo uzasadnionych przypadkach, jeśli sprawa jest taka, że naprawdę już nie ma innego wyjścia i faktycznie już to jest jakby najlepsze rozwiązanie dla tej osoby, a jeśli to nie jest konieczne, tylko ktoś po prostu ma taki jakby kapryz, no to raczej... Raczej bym nie popierał, ale nieraz są takie przypadki, że no, musiałby chyba zadecydować sąd. Ale niech się tu kolega wypowie, bo on jest... To jest bardzo skomplikowana sprawa, to nie jest tak na 5 minut, na 2 minuty, żeby się wypowiedzieć. Są różne takie, są straszne przypadki, że naprawdę trudno na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili. Pan jak uważa? Uważam, że każda sytuacja jest inna i to właśnie trzeba rozpatrywać każdą sytuację osobno i tyle. Moim zdaniem, mając siebie na myśli, jakbym miała się męczyć w nieskończoność, bez nadziei, wyleczenia, to pewnie bym się zdecydowała, chciałabym. Jednak Bóg dał nam życie i nie powinniśmy tego odbierać nikomu, tak? Jest to jednak złe, no i jednak nawet ludzie, którzy chcieliby tego dokonać, bo są już w złym stanie, mogą nie być w pełni świadomi tego, na co się zgadzają i jednak to nie jest takie do końca dobre. Mogę nie mieć zdania? Po prostu nigdy nie dotknęło to ani nikogo z mojej rodziny. Wiem, że to musi być bardzo trudne. Trudne pytanie. Eutanazję popiera pan czy nie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że trzeba walczyć o życie do końca. I uważam, że eutanazja jest czymś złym. A co z tymi, którzy się jej domagają, proszą o nią? Ja akurat nie chcę wypowiadać się za kogoś, ale mówię od siebie to, że ja bym był przeciwny. Tym bardziej, że sam choruję. Myślę, że każdy jest wolnym człowiekiem i powinien decydować o swoim losie. W krajnych przypadkach, kiedy naprawdę człowiek już nie może funkcjonować, to myślę, że popieram. Ale tylko w takich przypadkach, kiedy naprawdę człowiek już nie może żyć. Jestem też katoliczką i po prostu ciężko mi wypośrodkować, ale tak jakbym się bardziej szczegółowo, dogłębnie zastanowiła, to chyba jestem za. Mi się wydaje, że tak człowiek sam siebie nie powinien uśmiercać i takie moje jest zdanie. Nie sądzę, żebym była w stanie rozstrzygać o tym, czy to się powinno ludziom dawać, a co nie, ale ja bym chciała to prawo mieć dla siebie. Człowiek chory wielokrotnie nie decyduje sam za siebie. Ma tyle różnych jakby sytuacji, które powodują, że nie jest ani samodzielny, a to jest decyzja niby samodzielna, więc to też jest takie względne tak naprawdę. To zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli ktoś cierpi, jeżeli na przykład mamy raka, nieuleczalną chorobę, człowiek się męczy, gdzie i tak wiadomo, że będzie to koniec, popieram.